serdecznie w drugim już odcinku ze Starfield. W ostatnim odcinku opuściliśmy kopalnię, stworzyliśmy postać, a teraz powalczyliśmy trochę z piratami i na powierzchni, i w kosmosie. Teraz mamy następne zadanie, a mianowicie musimy się dostać na planetę, gdzie jest baza piratów. Ja znajduje się ona tutaj. Więc musimy tutaj ustalić kurs X-em i lecimy tam. Musimy zaraz tam wylądować. Okej. Mamy też skan. Jakie zasoby występują? A w tej chwili musimy tu wylądować. No i zobaczymy, co nas tu będzie czekać. Zobaczmy, co nas tu czeka. Słyszę jakiś statek. Mamy tu jakieś formy życia. Czy są one agresywne, ale naszym celem jest, podejrzewam, zniszczenie tamtego statku. Ale sprawdźmy, czy nie da się tutaj czegoś wydobyć. Że co, że pod 8 to mamy? Zastanawiam się, jak tutaj się zmienia bronie. Czy można je jakoś przypisać? Za każdym razem trzeba będzie wchodzić do ekwipunku. B. O, można sobie tutaj dać, czyli damy sobie go pod trójkę. Sobie damy pod jedynkę, pod dwójkę.
Czy możemy to wydobywać? Chyba nie. Tutaj mamy co? Ale przejdźmy się tam. Mamy obcą florę. Dotrzyjmy tutaj, zobaczmy, co nas tutaj czeka. Bo tutaj mamy wskaźnik. Można to wydobywać. Chyba nie. Are typically unscrupulous and violent. Nie zdążyłem przeczytać, ale mi tutaj nie wiem czemu, ale nie przypisało. On miał być pod jedynką. Zobaczmy, czy coś tu znajdziemy. Zbieramy wszystkie złomy po drodze. A nóż się przyda. A teraz idziemy do środka. A tam nas kieruje. Zobaczmy, co nas tu czeka. Czy jakieś zagrożenia nas tu czekają?
Tak, chodźmy na górę. Tu nie ma nic. Wiem, że zbieranie tych dekoracji to jest trochę bez sensu. Ale jak już leży, to szkoda nie podnieść. Mamy naukowca zabitego. No pewnie przeszukiwanie takich miejsc jakieś korzyści przynosi. Więc warto zbierać wszystko. W jakiś sposób się być może przyda. Najwyżej, jak się nie przyda, to wyrzucimy po prostu. Idziemy tu. Dobra. Mamy wrogów, słyszymy ich. Teraz czeka nas walka. Chodząc po... Wyczyściliśmy.
Pierwsze pomieszczenie. Następnych. Idziemy dalej. Czekać kolejne starcie. Kończmy tego ostatniego, gdzie on się tu chowa. Check. Dobra. Gdzieś mi zniknął. I am capable of carrying additional supplies, if necessary.
Patrzmy, co tu mamy. Przeszukajmy te zwłoki wszystkie. Coś ciekawego tu na pewno będzie, skoro było to zamknięte. Okej, otwieramy sejfa. Tutaj nie ma opcji, jak tego zrobić. Nie ma jak tego zrobić w tym przypadku. Tak, nie da się, nie da się. Będzie tu, nie da się. Opcji. Się. Tak, otwarte. Okej. Okay.
Opłaciło się. Pamiętajmy, że tam jeszcze jeden gość na nas czeka. Sobie poczytajmy teraz. Okej. Przeprowadzali tu badania nad tymi ustrojstwami, co nas zaatakowały wcześniej. Idźmy dalej. Pozbierajmy sobie resztę rzeczy tutaj. Te śrubokręty. You have picked up too much matter and become over-encumbered. Jesteśmy przeciążeni. Dobra, pozbądźmy się tego, co nam jest niepotrzebne. Nowe przedmioty. Chusteczki, wartość 8. A się to posortować jakoś? Sortowanie, wartość, ok. Na końcu będą najbardziej najtańsze rzeczy. Wywalmy, wywalmy, wywalmy. To coś tu pisze. Nie. Kubki. Sztacki na dokumenty. Przyborniki nam niepotrzebne. Okej. Próbki genetyczne sobie weźmiemy.
Jesteś. Żydalu. A my możemy iść dalej. Pusto. Pusto. Jeszcze w którymś gdzie jest to, co załatwiliśmy go wcześniej? Tutaj gdzieś? Nie. Tutaj załatwiliśmy chyba jednego, tak. Ale... Dobra, stąd wzięliśmy wszystko. Idźmy dalej. Mamy kolejny komputer. It's loose. The Terramorph is loose. We can't stop it. When we tried to sync with the neural control interface, it just completely flipped out. Broke through its containment chamber like it was made out of paper. It killed Michelson, Cobb, and Sumatri in all of 1 minute. I'm not even sure where it is now. It took off deeper into the facility. A security detail went in after it, but good friggin' luck! When I know it's safe, I'm going to make a run for the comm relay. Try to call in the cavalry. This is Hayden Wynn, lead xenobiologist. Wishing he had gone to dentist school like his parents wanted. Okay. Będziemy jeszcze walczyć z ksenomorfem. Kolejny zameczek przed nami. Naprawdę musimy się pozbyć tych śmieci wszystkich. Więc jeszcze raz przejrzyjmy ekwipunek. Wszystko. Portowanie pod wartości. I lecimy ze wszystkim od samego dołu. Placki na jedzenie nam nie będą potrzebne. Przyborniki biurkowe nam nie będą potrzebne. Kwiatki nam nie będą potrzebne. Są trochę warte, ale... To jest drogie, znaczy drogie, ciężkie, śrubokręty, łyżki, tacki. Poziomnice.
To może być ciężkie. Liszek do wina niepotrzebny. Co tu jest najcięższe? Inaczej zrobimy. Sortowanie po masie. Najcięższe rzeczy. Ekstraktory molekuł. Gaśnica niepotrzebna. Lampa z donicą. Niepotrzebne. Przecinek do drutu niepotrzebne. Topory ratownicze. Zatwierdź. Te wkrętaki. Talia kart. Te bronie są ciężkie. I drogie. Dobra, gdzie mam iść dalej? Stąd uciekło to cholerstwo. I'm detecting a safe nearby. We could make use of whatever is inside, provided you had some digipics and a disregard for personal property rights. Spróbujmy otworzyć ten zameczek. Idziemy do góry. Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? We don't have a problem with Barrett. We want that ship, the Frontier. If you're the captain of it now, that means we're after you.
Oh, no. You see, maybe your colleague Barrett didn't tell you, but there's a bit of a legend surrounding that ship. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays, the loot from 100 planets, and it's going to be ours. That statement is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. You're not talking us out of this score. They aren't? You sure? You willing to give up the ship? Just like that? Can't believe this. There isn't any treasure? We've been trailing that old Constellation ship for nothing? Get out of here. Take your robot and your ship and get out of here. I see you all again, you're dead. We should now be free to travel to Constellation's headquarters without Crimson Fleet interference. Dobra, to pójdziemy na piechotę. Your fragile body was not designed to take impacts like that. Ani można coś nosić w ogóle? Alpha Centauri system. I am relieved you have given up on carrying everything yourself. No.
się przenieść na ten statek. Na pewno sobie apteczkę zażyjmy. Ekwipunek. Jeszcze trochę musimy się pozbyć, więc przerzućmy na niego jeszcze trochę rzeczy. Ekwipunek. Wszystko. Wartowanie po wartości. Wielkości. To przerzućmy. O. Wodę w sumie można też. I jeszcze to i to. No i teoretycznie teraz powinniśmy móc dostać się na statek tym całym teleportem. X. Okej. I tak musimy do tego statku dobiec. Dobra, jesteśmy przy naszym statku. Odlatujemy. I w tym momencie sobie zakończymy odcinek. Na kolejny zapraszam już jutro. I weekend spędzimy ze Starfieldem, więc tych odcinków przez weekend będzie całkiem sporo. Na chwilę obecną jeszcze raz dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, komentowania, powiedzcie co sądzicie o tej grze. Do zobaczenia, był to Starfield i grał z wami Draconicus. Trzymajcie się, cześć!